Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 11 października 2020 rok. Musimy to zrobić, jakąś korektę wprowadzić, bo nie chcą te pszczoły nam to pobierać. Pobierą troszkę i przykleja się. Może ten goździk się utopi. O, właśnie. I go podsuniemy. A tutaj. O. Teraz będzie przestrzeń większa. Będzie większa przestrzeń. I może będą pobierały. Coś się w tej rodzince dzieje. Miałem tu nie zaglądać, bo dolałem syropu. Miałem nie zaglądać. Ale ogólnie coś tu się dzieje. Jeszcze, bo tu jest dużo trutni. Było bynajmniej parę dni do tyłu. I mówię tak sobie, że może tą rodzinkę przejrzymy. Chociaż teraz z tym syropem będzie pewnie ciężko odkleić. Zdjąć tą powałkę, ale może się uda. Oho. Zobaczymy, co tu się dzieje, bo tu jest bardzo dużo trutni. Wszystkie rodzinki ładnie się zakarmiły, ładnie pobierały. A tu mamy kłopot. Dobra, może jakoś się uda zdjąć tam. O, o, pogoda jest nie bardzo na to dzisiaj. Trochę chłodno. 14 stopni, ale słonecznie, bezwiecznie. Zobaczymy, co w tej rodzince się tu wydarzyło. To już nie czas jest na takie, ale jak trzeba wgląd zrobić, to trzeba. Nie ma siły. Zobaczymy, co tu się wydarzyło w tej rodzince. Zmienimy zatwór. Co ta pierwsza rameczka nam tu powie? No jest pokarmu trochę. Ale tu z tej strony za dużo nie ma. Zobaczymy dalej. Bo tu tak ze 3 dni do tyłu patrzałem, jak się pszczoły oblatywały. To było bardzo... To co one takie ruchliwe się tutaj są? Było bardzo dużo trutni oblatywało się w tej rodzince. To w żadnej nie ma. Zobaczymy, co tu za fenomen jest. No tu jest fajnie, tu jest dobra rameczka. Zakarmiona. Zalana ładnie syropem. No, widać to wszystko tutaj? Widać chyba. Dobrze. No, trzeba im dymku dać. Są niespokojne coś. Fajne. A się zrobiły. Coś pobudliwe. No tu też jest ładnie, ale są trutnie. A, tu jest truteń, tu jest truteń, tu jest truteń. No są trutnie w tej rodzince. Nie wiem, czy to widać, tak? Ale będzie chyba widać. Nie, ciężka jest ramka, nie mogę utrzymać jej tak, takiej pozycji. Tu z tej strony nie widać trutni, ale z tej strony są. O, to jest truteń. Zobaczymy dalej.
co tu się nam wydarzyło w tej rodzince. Nie jest to jakaś słaba rodzinka. Widać. Paszkę dymku jeszcze, bo... Ale co tu się dzieje? O, tu już jest czerw. I tu jest trutni sporo. Muszę trzymać. Tu też jest czerw. Też trutnie są. Nie wiem, czy tak będzie widać. No tak, postaram się. O, tu truteń chodzi na środku. Tu truteń chodzi. Tu truteń chodzi. Tu truteń chodzi. No jest dużo trutni. Dużo trutni jest. Róż, czerw jest w różnym wieku. No jak nie były karmione, muszę jeszcze dymku dać im. Jak nie były karmione, to tego czerwiu jest. No, tu jest lekka ramka. O, tu jest jeszcze więcej. Ale tu jest trutni dużo. Czemu? Teraz zobaczę po światło może. Są jajeczka, jest wszystko w każdej... W każdym wieku jest czerw. W każdym wieku jest czerw. Ale trutni tu jest dużo. Co tu się wydziało? Czy one chcą wymienić matkę? Albo wymieniły? Musimy obserwować. Trzeba zobaczyć, czy nie ma tu gdzieś mateczki po wymianie. Bardzo dużo trutni. Tak wygląda, jakby chciały sobie wymienić mateczkę. Matecznika jak do tej pory nie widzieliśmy tutaj. Ale też są wrażliwe coś. Późno już jest. Może to jest to przyczyna. To były pszczółki bardzo spokojne. Ogólnie mamy bardzo spokojne pszczółki. I tu też jest lekka ramka. I trutni jest bardzo dużo trutni. Bardzo dużo trutni. Truteń, 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 truteń. Truteń, truteń. Bardzo dużo trutni. Mateczki nie widać ze znacznikiem. Obserwujemy to. To wszystko powinno się robić nad ulę. No jak jeżeli matka spadnie, to będzie kiepsko. Mogłem zajrzeć do tego wcześniej, bo to południa. No jutro już ma być u nas tu 10 czy 12 stopni. To dzisiaj jest taki ostatni dzień, w którym można zajrzeć. One takie się zrobiły tutaj ruchliwe. Tu
też jest pełno trutni. Na tej ramce. Bardzo dużo trutni i czerw też. Trzeba im dać. Trzeba im dać dojście do tego pokarmu lepsze. Bo się ta pokrywka przykleja. Bardzo dużo. O, jest ma. A, proszę. No tak. Jest efekt. Widać tu mateczka chodzi. Nie wiem, czy widzicie wszyscy. O, teraz tu przechodzi. Na beletce. Przeszła na drugą stronę. Nie będę już jej tu. Bez opalitki. Wymieniły sobie. Ale już jest spora. Jeszcze zobaczymy tą ostatnią rameczkę. Wymieniły sobie matkę. I zaraz efekt jest. Pszczoły bardziej ruchliwe. To jest właśnie. Efekt już następnego pokolenia. Pszczół. Zobaczymy, czy tu jeszcze, ale już pewnie bo nie będzie starej matki. A, jeszcze trutnie są. Tu też jest trutni dużo. O, truteń przy trutniu. Ale matki starej nie ma. Znaczy starej. Tegoroczna była matka. Tegoroczna matka była tutaj poddawana. I sobie wymieniły tę matkę. Rodzinka nie jest słaba, moc nawet. Dość dobra przecież. Ale coś tam sobie im się nie spodobało. Że sobie mateczkę wymieniły. No nic, ale mateczka jest, no teraz nie będziemy zmieniać matki już. Musi to tak do wiosny dostać. Na wiosnę w pierwszej kolejności tą mateczkę wymienimy. Ale ogólnie to jest tak, że jeżeli coś nie jest niedobrze, to sobie wymieniają mateczkę. Nieska jest tym dobra, że nie słabnie rodzinę jak gdyby, tylko wymienia matkę i funkcjonuje dalej, bo tu nie, musiało nie być żadnego zahamowania jak gdyby w rozwoju rodziny, bo rodzina nie jest słaba. Nie osłabły, a wymieniły sobie mateczkę. Dobrze. Dobrze, musimy to jakoś teraz zegnać je, żeby ich tu nie przydusić. No zejdźcie, zejdźcie sobie stąd. O, to jakoś postawimy. Tylko teraz musimy jakoś pszczółki. No idźcie stąd. Kurczę, rozlało nam się trochę. Powinienem przed dolaniem. Idź ty, idź. Musimy te pszczółki jakoś. O, tak to mają szansę. A ty osa, idź też. Idźcie, 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 idźcie. Tam się obsuszą. Pójdą do ulewa. Tu już jak zostaną, będzie miał ciężko.
No widzicie. O, dobra. I fajnie. I teraz wszystko się wyjaśniło. Stąd są trutnie. No dobrze, to już teraz wiemy. Teraz jak zacznie się to, teraz ta pokrywka jest lekko. Pokarm będzie pod nią podchodził, to będą pobierały i się zakarmią szybko i trutnie wtedy znikną. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia, do następnego razu.